Siema! To jest Pączek. To jest codzienny program. Codziennie się go ogląda. Codziennie o 19:00. Nie ma, że boli. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Kliknij subskrybuj. To jest bardzo ważna rzecz. No bo przecież chcesz być na bieżąco. Chcesz widzieć tą wspaniałą mordę codziennie. Jest piękna. Zobacz sam. Dobra, koniec tych głupot. Przechodzimy do dzisiejszego konkretnego tematu. Już jakiś czas temu chciałem o tym porozmawiać, ale cały czas gdzieś tam w mojej głowie pojawiało się ostrzeżenie. Nie mów o tym, bo to jest aż dziennik. Jakaś głupota wymyślona tylko dla rozrywki. Nie ma takiej możliwości, żeby to był prawdziwy news i żeby takie rzeczy działy się naprawdę gdzieś na świecie, w naszym kraju zwłaszcza. Ale jednak okazuje się, że sprawa 700-letniej lipy w Cielętnikach jest jak najbardziej prawdziwa i poważna. Lipa w Cielętnikach jest ogromna. Została zasadzona dawno, dawno temu w niezwykły sposób, ponieważ pewien człowiek umieścił 18 sadzonek tuż obok siebie i te sadzonki wyrosły, tworząc jedno wielkie, gigantyczne drzewo. Przepraszam, Pączku, czy chcesz nam powiedzieć, że to, że ta lipa jest duża, to jest wystarczający powód, żeby robić o tym odcinek? No jasne, że nie. Ta lipa posiada wielką, uzdrawiającą moc. Obgryzanie jej kory skutecznie leczy zęby. I w tą akcję ludzie wierzyli już dawno temu i ta lipa była dosyć sławna, ale ostatnio zyskała na jeszcze większej mocy. I pielgrzymi, którzy kroczą do Częstochowy na Jasną Górę, po drodze zatrzymują się tam i obgryzają to biedne drzewo, wierząc, że ból zębów przeminie. No i wiecie, gdy coraz więcej ludzi tam przychodziło, to drzewo było coraz bardziej zdewastowane. Więc w Cielętnikach zakasali rękawy i zaczęli dbać o to drzewko i smarowali drzewo smołą. Ale i tak to nie przeszkodziło, żeby ludzie ją żarli. Zrobili ostatnio płotek, ale i tak wytrwali pielgrzymi przeskakują przez płot i obgryzają. Obok tego drzewa jest kościół i na murze kościoła jest wmurowana taka ikona, portret przedstawiający świętego Apolina, patrona stomatologów, który trzyma w prawej ręce obcęgi z wyrwanym zębem. I gdy pielgrzymi jedzą korę, to później pod ikoną świętego Apoloniego modlą się o zdrowe uzębienie. Mój drogi widzu, przypominam ci tylko, że jest XXI wiek, 2015 rok, mamy listopad i takie rzeczy się nadal dzieją. Gdzie są ekolodzy? Trzeba ratować to biedne, zabytkowe drzewo. W tej refleksyjnej atmosferze będę już się żegnał. Widzimy się jutro, jak zwykle o godzinie 19:00. Nie zapomnij obejrzeć wczorajszego odcinka. Właśnie zjadłeś pączka.